czy służbowe auta Lasów Państwowych będą wykorzystywane w kampanii wyborczej suwerennej Polski? Wysoka Izbo, skoro dzisiaj rozmawiamy o lasach, warto zadać pytanie o funkcjonowanie Lasów Państwowych, bo okazuje się, że korzystając z auta służbowego, niektórzy z leśników nie muszą wpisywać przejechanych kilometrów do specjalnej karty. Zarządzenie w tej sprawie pojawiło się w lutym 2023 roku, wydane przez Józefa Kubicę, śląskiego radnego suwerennej Polski, pełniącego funkcję dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Czy służbowe auta Lasów Państwowych będą wykorzystywane w kampanii wyborczej suwerennej Polski? Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, opinia publiczna ma prawo poznać nazwiska osób, które na mocy tych wewnętrznych i dodajmy jeszcze niesprawiedliwych przepisów są zwolnione z podawania przejechanej liczby kilometrów.